Wspaniałe wprowadzenie. Witajcie wszyscy, witam was bardzo serdecznie. To dla mnie olbrzymi zaszczyt móc występować przed tak zacnym audytorium. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na pytania, które może nie tyle nurtuje wielu z nas, ale często jest zadawane. Jak się łączy UX z marketingiem? Pokrótce, zanim o tym opowiem, dwa słowa rzucę o symetrii. Troszeczkę powiem właśnie, zapytam takie nieco prowokacyjne, zadam pytanie, czym tak naprawdę marketing jest, gdyż obserwuję problemy związane z definicją tak naprawdę dobrze tego określenia. Krótko opowiem o historii UX, po czym zastanowię się wspólnie z wami, jaka taka naprawdę jest relacja pomiędzy UX-em i marketingiem. Na samym końcu będzie jeszcze krótki slajd dla studentów. Jeżeli są tu tacy, to bardzo będę prosił o ich uwagę. Kilka słów o symetrii. Nie wiem, czy mieliście okazję kiedykolwiek o nas usłyszeć. Nasza historia zaczęła się dawno, dawno, bo jeszcze w ubiegłym, można powiedzieć, wieku. A początek tak naprawdę związany jest z serwisem randkowym Sympatia. To był pierwszy serwis w Polsce, który przychody czerpał nie tyle z reklam, ile ze sprzedaży abonamentów. Na początku lat 2000 było to dosyć pionierskie podejście do zarabiania pieniędzy w internecie. Serwis się bardzo mocno rozrósł, został połączony z Onetem. Wtedy właściciele zauważyli, że proste zmiany użyteczności i funkcjonalności powodują, że w kilka sekund można nagle zarobić masę pieniędzy, jeśli się coś usprawni, jeżeli się coś zmieni. No i w połowie ubiegłej dekady podjęli taką strategiczną decyzję o sprzedaży serwisu Onetowi. No i z uzyskanych środków rozdzielili biznes na dwie takie odnogi. Jeden to jest kolejny startup, Vitalia, która coraz lepiej sobie wiedzie. W tym roku wychodzimy poza granicę już kraju i liczymy na taki bardzo mocny boom. Z drugiej zaś strony, pomniej tych wszystkich korzyści, jakie daje badanie stron, zmienianie ich, usprawnianie, postanowiliśmy otworzyć agencję, która się właśnie w tym specjalizuje. Ja mam okazję pracować w Symetrii już 12 rok. No i tak to, można powiedzieć, w skrócie wygląda. Od 2009 należymy do międzynarodowej organizacji UX Alliance. To jest taka sieć firm podobnych jak Symetria. Zasada jest prosta. W każdym kraju jest tak naprawdę tylko jedna firma, co daje nam możliwość swobodnej wymiany wiedzy, gdyż te firmy ze sobą nie konkurują. No i dzielimy się doświadczeniami, podpatrujemy, jak nasi zachodni czy wschodni partnerzy rozwiązują podobne problemy. Sami też podpowiadamy nasze rozwiązania. To jest jedna z głównych korzyści. Drugą zaś jest to, że realizujemy też projekty międzynarodowe. Tak się podśmiewujemy, że to jest bardzo fajne zawsze, gdyż ceny są podobne jak w Polsce, tylko waluta nie ta sama, więc wszyscy są zawsze z tego powodu bardzo zadowoleni. Staramy się skupiać głównie na klientach korporacyjnych. Ostatnimi czasy w dużej mierze również na klientach bankowych. No i tyle. Oprócz takich stricte działań związanych z badaniem użyteczności, z projektowaniem, staramy się też szerzyć ideę usability, user experience. Staramy się też organizować wydarzenia. Jednym z nich jest certyfikat UX dla PM-ów. To jest projekt wspólny z UX Alliance, do którego też zachęcamy. Również szkolenia takie narzędziowe pod marką UX Upgrade w roku 2016 będą tego kolejne edycje. No dobrze, przejdźmy zatem do meritum. Wydaje mi się, że każdy z nas zadaje sobie zawsze przez całe życie dwa pytania. Pierwsze to jak żyć, a drugie to czym jest marketing. I nie zawsze łatwo jest na nie taki prosty sposób odpowiedzieć. Można wręcz powiedzieć, że ostatnimi czasy marketing jest troszkę deprecjonowany. Kojarzony jest głównie z tą ściemą, z tym wszystkim, co należy zrobić, żeby człowieka zmusić do tego, żeby kupił i jeszcze raz kupił. Przez to bardzo mocno naklejana jest mu łatka, to jest sprzedaż, to jest manipulacja, to jest po prostu tylko i wyłącznie robienie tej otoczki, która jest ponad wartość, którą dajemy. Nie wiem, czy wy się z tym zgadzacie, ale bardzo mocno odradzam do tego tak podchodzić. Według mnie marketing można analizować w takich trzech warstwach. Pierwsza, ta najwęższa, o której właśnie teraz powiedziałem i do której nie zachęcam, to takie bardzo wielkie uproszczenie, które jest najczęściej reprezentowane przez osoby, które marketingiem się na co dzień nie zajmują.
W drugim takim rozumieniu to jest procesowe podejście, planowanie ceny, promocji, dystrybucji produktu, czyli sposób zarządzania, sposób używania wszelkich narzędzi ku temu, żeby przedsiębiorstwo budowało swoją wartość poprzez zaspokajanie potrzeb klientów. Natomiast jest jeszcze taki, uważam, najważniejszy czynnik, który mówi o marketingu, to, co jest w naszych głowach, w naszych umysłach. Te podejście do drugiej osoby, do naszych partnerów, takie, żeby dbać o to, by naprawdę zaspokoić ich potrzeby i żeby naprawdę dać im wartość. Nie tylko oczywiście odnosi się do sprzedaży, odnosi się do wszelkich aspektów. Tak jak mówimy o marketingu wewnętrznym, to jest to, żeby dbać, żeby pracownik naprawdę był zadowolony. O marketingu politycznym, to nie to, żeby wyborcę ściemnić, tylko żeby dać mu obietnicę, którą potem tworzeniem prawa naprawdę będziemy zadowalać. I tu chodzi o to, żeby on był tak naprawdę w naszych głowach. Jestem przekonany, że wy o tym wszystkim wiecie, natomiast chciałem to mocno niejako tutaj podkreślić, z tego względu, że czy to w literaturze, czy to w pracy z różnymi partnerami, nawet, co ciekawe, z korporacjami, które mają swoje działy marketingów, widzę i obserwuję to, że jest właśnie bardzo płytkie jego rozumienie. Krótko o UX-ie. Początki sięgają jeszcze XIX wieku, kiedy wywodzi się to tak naprawdę z nauki o ergonomii. Nauka o ergonomii, czyli nauka o tym, żeby jak najbezpieczniej pracować, jak najefektywniej, jak najwydajniej. To były czasy, kiedy powstawały fabryki, maszyny, obserwowane były coraz to większe przypadki, gdzie ludzie nie dawali sobie z pracą, umierali, dlatego było potrzebne stworzyć jakieś normy, które pozwalałyby im pracować w sposób jak najbardziej sprawny i optymalny. Druga część to usability, troszeczkę się slajd nam naszedł. To jest końcówka ubiegłego wieku, lata 90., kiedy to przyszła technologia i zaczęliśmy wielką uwagę zwracać na to, żeby po prostu w jak najprostszy sposób ułatwiać realizowanie zadań. Pokażę wam tutaj taki film jeszcze z dawnych czasów. To jest rok 2007. Mieliśmy takiego klienta, który już teraz nie funkcjonuje, Biuro Podróży Triada, które zwróciło się do nas z prośbą o to, żeby w jakiś sposób poprawić ich serwis internetowy. No i byli przekonani, że wszystko działa tam rewelacyjnie, z tego tytułu, że jako pierwsi w Polsce mieli serwis, który pozwalał kupować wycieczki przez internet. Większość serwisów działała tak, że można było sobie wycieczkę wybrać, no ale proces kończył się na tym, żeby spotkać się z konsultantem. Zwróćcie na to uwagę. No, udało się, liczba uczestników 4. Wartość zniżek, koszt, chcę kupić wyjazd. Powiem szczerze, że nie jestem pewny, czy to jest najtańsze z możliwych wycieczek. Porównać bym, bo w jakiś sposób chciał. Chcę kupić ten wyjazd, okej. Okay. Dla tej nie istnieje możliwość wybrania miejsca pokoju dwuosobowo. A przecież ja nie wpisałem, że pojedyncze. Co, tylko jednoosobowe pokoje są? Nie, może mi pan pomoże. Bo... Znaczy ja nie mogę tutaj pomagać, ale proszę postępować tak, jakby pan postępował w domu. Jeżeli pan by w tym momencie przerwał, to... No już bym, powiem szczerze, już przerwałbym już chwilę wcześniej, już bym szukał tak. Następnego biura podróży, tak. No bo nie rozumiem, jak mogę zarezerwować wycieczkę dla osób od 6 do 6 lat. Tyle te osoby mają lat? 6? 6. A jak mam dziecko 8-letnie, a drugie na przykład, nie wiem, 10-letnie i chciałbym, żeby one miały osobny pokój, tak jak pan mówi, nie?
czy tam z rodzicami, nie wiem, no to zaczyna się robić problem. Nie, bym dał sobie spokój. Poza tym nie mogę tu porównać w żaden sposób innych wycieczek, bo kwota wejściowa oczywiście jest 800 zł, no ale jak przeliczyłem, to wychodzi 10 tysięcy, no to... No, a z 800 zł zrobiło się 10 tysięcy. To nie wiem, jakim cudem, może czegoś nie rozumiem. Dobrze, to przejdźmy do końca. To były początki jeszcze badań, które realizowaliśmy. Właśnie tak w połowie ubiegłej dekady usability zaczęło zdobywać coraz większe na znaczeniu z tego tytułu, że serwisy przestały być bardzo proste. Coraz więcej można było tam dokonać interakcji. No i nastała potrzeba badania, usprawniania tego, żeby w jak najłatwiejszy sposób można było realizować nasze cele, no i też w sposób jak najbardziej efektywny, gdyż pojawiły się pieniądze. Podobne myślenie, jakie właśnie mieliśmy, usprawniając raz po raz sympatię. I to, co tak naprawdę oddziela usability od UX, który zaczął święcić triumfy i coraz bardziej być popularny na początku tej dekady, to... I teraz pytanie do sali. Czym można powiedzieć w taki bardzo uproszczony sposób różni się, co dodaje UX do szeroko rozumianego usability? Można powiedzieć jakąkolwiek odpowiedź. No nie, prostota zawiera się właśnie w tym, żeby coś już było użyteczne, żeby jak najłatwiej można było to wykonywać. Seks, szeroko rozumiany seks, można to tak to też dodać, ale przede wszystkim odczucia. No tak, to właśnie tak można powiedzieć. Odczucia i emocje, to co bardzo odróżnia właśnie te dwa pojęcia. I UX skupia się bardzo mocno na całej warstwie emocji i odczuć, którą interfejs, czy nawet nie interfejs, jakikolwiek styk z marką powinien nam dawać. Idąc dalej, ludzie, którzy się tym profesjonalnie zajmują, doszli do wniosku, że okej, skoro te odczucia i emocje są takie ważne, to zacznijmy je projektować. Wraz z rozwojem technologii, gdzie nastała szeroko rozumiana omnikanałowość, czyli kontakt z różnymi punktami styku dla marki, również ważne było przechodzenie pomiędzy tymi stykami i doprowadzenie do tego, żeby każdy element, każdy moment, w którym mamy kontakt z marką, dawał nam te odczucia i dawał nam szeroko rozumianą przyjemność. Bardzo takim wzorcowym niejako przykładem jest firma Airbnb, która zwróciła na to olbrzymią uwagę. Chciałem puścić wam film, który jest takim ich z jednej strony filmem reklamowym, ale pokazuje, jak wielki nacisk jest na to tam kładziony. This place isn't mine, but I'm staying here for the weekend. It's not a hotel, and I had never met my host before yesterday. So how did I end up here? I booked it on Airbnb. Once I knew I was coming to this city, it took just a quick search on Airbnb to find what I was looking for. A clean, comfortable, affordable place to stay. There's a wide variety of listings, and searching is really easy. Just enter your dates and browse through pictures of available places. It's free to list, so people all over the world are posting their places, making the possibilities endless. Guillermo rents out his extra bedroom to help pay for rent and cat food. Before you book anything, you can read reviews left by previous guests and hear all about their experiences. If you have any questions, you can message the host directly through Airbnb. When you're ready to book, you just put in your request. Airbnb holds on to your payment until 24 hours after you've checked in. After your stay, both guests and hosts can leave reviews for each other. It's a great way to share your experiences with the community and to help everybody find the perfect fit. You can stay a night, a week, or a month if you want, at any price point. You can stay in a private room in a place with other people, or you can stay in a home by yourself. These people are out of town for the weekend, so I get the whole place to myself. When I'm out of town, I put my place on Airbnb. It helps me pay for all my adventures and lets me treat myself to something special once in a while. And with so many unique places available all over the world, why wouldn't I? Plus, I can book from anywhere. Airbnb lets guests and hosts choose the experience they want. And on top of it all, you're saving money. And a great Airbnb experience is so effortless that the only thing left to worry about is where to go next. Nie wiem, jak wielu z was korzystało z tego serwisu, ale zwróćcie uwagę, ta reklama tak naprawdę pokazywała
okazywała usługę, nie pokazując strony internetowej. Airbnb jest serwisem, który umożliwia nam bukowanie miejsc w dowolnym, bukowanie pokoju w dowolnym miejscu na świecie. Oni tam olbrzymią uwagę przyłożyli właśnie do tego, żeby na każdym punkcie styku dać jak największą wartość, jak największe przeżycia. Zarówno jak wchodzimy na stronę, sposób zrobienia zdjęć jest bardzo mocno i sztywno określone zasady, żeby robione były spod takiego kąta, żeby pokazywało taką, a nie inną optykę. Zasada jest, że jeżeli się przychodzi do jakiegoś mieszkania, czeka na nas prezent powitalny. Obsługa, która też jest innym punktem styku, działa w sposób taki, żeby za każdym razem maksymalizować to uczucie i mieć poczucie, jeju, to jest nawet lepsze niż hotel. To mi daje poczucie przyjaciół, wręcz ciepła rodzinnego. Bardzo to jest dobrze zaplanowane. Pewnie większość z was spotkało się z mapami podróży użytkownika, w którym projektowane jest właśnie te, projektowane są te emocje i odczucia. Weźmy to za przykład. Kredytów gotówkowych, taki sobie pomyślałem, o których się dowiadujemy gdzieś tam w internecie, na forach. Zainteresowały nas, szukamy sobie na stronie facebookowej, po czym mamy dobre odczucie z agentem, który nam o tym opowiada. Przeszukujemy stronę, czytamy nagle na Twitterze, że już coś jest nie tak. Już jakiś pierwszy punkt styku, gdzieś coś nas zaczyna nie grać. Dzwonimy, system nawigacji telefonicznej też już jest nie taki. No i każdy z tych kroków można sobie gdzieś rozpisać i poprzez badania dojść do tego, gdzie to się dobrze dzieje, a gdzie nie. No i można sobie to tak zaplanować do perfekcji, każdy punkt styku, mieć po prostu to idealnie zrobione i nagle wychodzi nam taki, pewnie słyszeliście, sprzedawca Citibanku Handlowego, który daje minionka dzieciakowi i mówi jego rodzicom, jak nie podpiszecie tej umowy, to pluszaka zabiorę. No i w tym momencie ten jeden mały punkt styku no gdzieś tam nie wypalił i powoduje, że cały system, cały mądrze opracowany plan bierze w łeb, tak na dobrą sprawę. Stąd bardzo ważne jest w user experience, żeby zaprojektować to nie tylko na każdym punkcie styku, ale też, żeby mieć pewność, że wszyscy z aktorów tego wydarzenia naprawdę to rozumieją i są sprofilowani w ten sposób, żeby tak naprawdę temu użytkownikowi dać tą wartość. I tu jest to, co tak chyba mocno już nawiązuje do tej pierwszej części, gdy powiedziałem, że marketing jest wszędzie. To jest to same myślenie. Myślmy całościowo, przysiąkajmy UX-em czy marketingiem tak, żeby dać tym naszym użytkownikom jak największą wartość. To pytanie, wręcz to nie jest pytanie, jest nieco prowokacyjne, bo spotykam się dosyć często z mówieniem właśnie, o to jest, marketing jest tutaj za bardzo przesadzony i on się kłóci z UX-em. I tak naprawdę, czy się naprawdę kłóci? Zwróćmy uwagę, że obydwa te pojęcia skupione są mocno na użytkowniku i na tym, żeby dać mu wartość, żeby budować lojalność, żeby poszerzać istotę tak naprawdę tego, co jesteśmy w stanie zaoferować. Marketing jest niejako z takiej szerszej optyki spojrzeniem. Ma większą skalę, jest to większe budowanie marki, większy zasięg, namawianie użytkowników do tego, by podejmowali jakieś działania, też właśnie poprzez dawanie im wartości. UX z kolei jest taką odpowiedzią na rozwój technologii, na to, że możemy użytkownikowi być bliżej niego. Zwróćmy uwagę, jak blisko tak naprawdę jesteśmy teraz naszej marki, jak blisko jesteśmy kogokolwiek dzięki technologii. Któż by kiedyś pomyślał, żeby na przykład wysłać wiadomość do, nie wiem, Margaret. Za pośrednictwem mediów społecznościowych jest teraz to możliwe. UX bardziej rozwiązuje problemy, ale jako całość bardzo mocno z marketingiem jest połączony. Też kwestia komunikacji. Dam tu taki przykład firmy Ford. Jakiś czas temu podjęto tam strategiczną decyzję, żeby komunikować, że Ford jest teraz marką, która w jak największym stopniu jest technologiczna. No ale jeśli ta komunikacja nie będzie w parze szła z UX-em i go nie zapewni dobrego, no to może to nie być najlepsze rozwiązanie. Tu jest przykład, jak Ford zrewolucjonizował w swoich samochodach panele do sterowania
tymi samochodami, no i trochę przedobrzył. No i zaraz do tego wrócimy, troszeczkę się to nam ta prezentacja pokićkała, ale jeszcze zanim to powiem, to marketing jest w jakimś tam stopniu źle postrzegany przez to, że on ma użytkowników namawiać i zmuszać do tego, żeby cokolwiek robili, ale to tak naprawdę nie jest wojna pomiędzy marketingiem a UX-em, ale jest to wojna pomiędzy złym marketingiem, tak zwanym dark marketing i dark UX. Często krytykowane są przez użytkowników te wszystkie elementy, które mają ich zmuszać do tego, żeby podejmowali jakieś kroki. Typu na przykład od razu rekurencja kart kredytowych. Typu na przykład kupujemy telefon, gdzie mamy już poinstalowane aplikacje. Z jednej strony ktoś powie, to jest zły marketing, a tak naprawdę to właśnie powinno działać inaczej. Nie wiem, Mateusz, ten film, gdybyś mógł puścić. Forda. The Edge is one of the first Ford products to offer My Ford Touch. This much advertised dashboard design, well, we found it to be frustrating on a lot of different levels. It seems there's three or four different ways to make common climate and radio adjustments. Your first option is to use the touchscreen. Now this touchscreen, it's pretty clear. It's also fairly logically organized, but each one of these pages, well, there's a lot of different information on them. Buttons you push on the screens and the fonts, they're all quite small. It makes it hard to make adjustments while you're driving the car. Okay, so if you don't want to use the touchscreen, you can use the buttons on the center console, but these aren't ordinary buttons and knobs. These are touch-sensitive capacitance buttons. They're really small, so it's hard to find them. They're easy to brush and accidentally activate. Also, they're hard to work if you're wearing gloves. A third option is that these buttons on the steering wheel, which look like cell phone buttons, you can use them to control a whole bunch of different functions through these two screens on either side of the speedometer. One side, it shows fuel economy information. You can change what the gauges look like. On the other side, you can see what the radio is playing, or you can use it to adjust the climate controls. Any way you look at it, there's a whole lot going on here. So let's say those other methods are all too much for you. You can use the extensive voice commands that are within the sync system. Please say a command. Climate, temperature, 70 degrees. Did you say 70 degrees? Yes. Setting temperature to 70 degrees. The voice recognition generally works well, but it certainly isn't flawless, and it can be really frustrating when it doesn't work perfectly. Good luck trying to get kids in the back to be quiet when you're changing climate or radio stations. Also, it can be a bit odd to talk to your car when you have other adults riding along with you. Ford claims this version of Sync knows over 10,000 words. It's really helpful if you have a navigation system. You're going to say, I'm hungry or I need a bathroom. It will give you a list of restaurants or nearby gas stations. This is also the best way to control an iPod in the car. Please say a command. USB. USB. Say a command. Play song September. Playing song September. So we find that this latest version of Ford Sync and My Ford Touch works well for complex commands. However, this car's design, a lot of the simple control inputs that you make every day, they're a whole lot worse. W 2010 roku Ford wprowadził te usprawnienia i okazało się, że w przeciągu nieco ponad dwóch lat w takim amerykańskim ogólnym badaniu jakości marek w kategorii samochód spadli z piątego bodajże na 20 miejsce, co pokazuje, że właśnie UX bardzo mocno powinien iść w parze z dobrym, komunikacja marketingowa z dobrym UX-em. To, co też jest istotne i łączy zarówno UX z marketingiem, jest to, że tak naprawdę gdy one są dobre, to ich nie widać. Przykład z serwisu Kajak, nie wiem, czy też mieliście okazję korzystać, nie ma tam żadnych wodotrysków. Pięknie się z tego korzysta, świetnie to działa i powoduje, że wtedy właśnie wartość produktu też rośnie. Natomiast chciałbym pokazać jeszcze taki przykład nieco kontrowersyjny, kiedy w jakiś sposób teoretycznie UX marketingiem powinien walczyć. Jest tu napchanie wielu komunikatów,
wielu takiego sprzedażowego bełkotu niejako, co na pierwszy rzut oka tego nie łączy się w ogóle z UX-em. Ale okazuje się, że serwis jest mocno przemyślany. Mateusz, czy moglibyśmy się połączyć ze stroną internetową? Już następnym razem damy ci koszulkę bohatera. Strona wygląda mniej więcej tak i można by sobie pomyśleć, że to jest coś strasznego, że to jest jakaś taka no, najgorsza z najgorszych możliwych stron internetowych, ale okazuje się, że to jest w jakiś sposób przemyślany plan, bo jakkolwiek pod kątem takim czysto technicznym i UX-owo no jest to, można powiedzieć, dramat, ale okazuje się, że w tej wartości odczuć i przeżyć dużo ludzi się uśmiecha, dużo ludzi na to spogląda z dużą sympatią i co ciekawe, ten serwis sprzedaje te wypożyczenia samochodów i w jakiś sposób działa. Okej. Okay. Powrócę jeszcze do tego slajdu, w którym rozłożony jest marketing UX. Pod kątem narzędzi są to dwa uzupełniające się sposoby działań. Tak jak mówiłem, marketing ma bardzo skalę ogólną, UX jest taki bliższy w związku z rozwojem technologii. W obydwu przypadkach skupiają się one na użytkowniku, ale to, co jest właśnie najbardziej istotne, to ten ich główne przesłanie, to żeby być tym przesiąkniętym i żeby mieć ten cały UX w głowie. I tak naprawdę, gdyby zapytać, czy marketing, czy UX jest nowym marketingiem, odpowiedziałbym, że nie. On tak naprawdę jest przypomnieniem tego, czym marketing być powinien w dobie technologii, w dobie nowoczesności. Okej, na sam koniec, jeśli są u nas studenci, bardzo serdecznie zapraszam do zgłoszenia się. Poszukujemy osoby do wspierania działań marketingowych. Proszę, kontaktujcie się z Piotrem, który tutaj jest na sali, będzie na stoisku. Jeżeli ktokolwiek był zainteresowany, gorąco zapraszam. Dzięki wielkie. Odebrali mi głos. Słuchajcie, ja mam UX w domu na co dzień, akurat nie od Sherana, ale z innego źródła, też bardzo dobrego, ale myślę, że jeśli nie teraz, chciałam tylko powiedzieć, że jest okazja do zdobycia książki. Właśnie, mamy książki dla osób, które będą na tyle odważne, że nie będą się bały zadać pytania. Czy to was przekonuje? To kto pierwszy? To dalej. No dalej, czekaj. To w jaki sposób wprowadzać takie UX-y w firmach, namawiać swoich przełożonych i ogólnie zarząd firmy, żeby coś takiego wprowadził, jeżeli widać, że strona nie jest okej? No to jest wielkie wyzwanie właśnie, przed którym stoimy. Najważniejsza jest ta świadomość u osób, które firmą zarządzają. Bo tak jak wspomniałem, kiedyś o marketingu mówiło się, że trzeba mieć podejście marketingowego zarządzania firmą. Tak samo teraz trzeba mieć podejście, żeby o tym użytkowniku myśleć. My robimy to w formie warsztatów. Jeżeli ktoś chce coś zmienić w stronie, to bardzo mocno akcentujemy, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań zapraszane są osoby z najwyższego kierownictwa. Dzięki temu, jeżeli zbierze się kilka grup interesariuszy, to nagle te osoby zaczynają, które są tak oderwane codziennie od tego klienta, zaczynają rozumieć ich potrzeby, zaczynają rozumieć, że tak naprawdę przekłada się to na ich biznes i tak to działa. No ale kluczowe jest zaprzęgnięcie tych osób i wtłoczenie UX-a na całym procesie, już od początku koncepcji, poprzez badania, poprzez projektowanie, poprzez wdrożenie, żeby nie było to tak, jak niestety w naszym kraju głównie to teraz widzimy, że to się zmienia, ale jest takie coś, że robimy jakiś serwis, wdrażamy go,
tuż przed wypuszczeniem mówimy, o, zróbmy jeszcze jakieś badanie, jakiś UX. To jest za późno. Koszty w ogóle zmian i koszty alternatywne, straty, jakie można w tym ponieść, są znacznie wyższe. Trzeba wtłoczyć na samym początku, już przy samej koncepcji, na tym się skupiać. Mamy drugie pytanie. To znaczy, to nie jest pytanie, Żeranek, właśnie chciałem, żebyś przestał. Ja nazywam się Marcin Chłodnicki i ja zaraz będę odpowiadał na to pytanie, bo moja prezentacja jest następna. I jak to wdrożyć? Dobrze, przestanę. Znaczy, wiesz, o co chodzi. Absolutnie jesteś moim mentalnym bratem i jakby zgadzam się z wszystkim, co mówisz. Będę starał się narzędziowo to opowiedzieć. Słuchajcie, Sharon, zostajesz z nami, prawda? Tak, jasne. Więc będzie okazja, żeby złapać go w przerwie. Bardzo dziękujemy. Oklaski. Dzięki.